Chwała Bogu. Chwała Bogu. Amen. Kościół jest żywy. Kościół jest żywy. Cieszę się, że tu jestem. Widzę niektóre znajome twarze. Dziękuję pastorowi i wszystkim, że mogę tutaj być. Jest to przywilej, że mogę dzielić się Słowem Bożym. Mieliśmy wspaniały czas w uwielbieniu. Wierzę, że Bóg będzie nas cały czas dotykał, więc bądźmy otwarci. Zamknijmy wszyscy oczy i otwórzmy się jeszcze raz na obecność Bożą. Pomódlmy się, ale naprawdę otwórzmy się na Jego obecność. Wszyscy zamknijmy oczy, schylmy głowy i otwórzmy się teraz na obecność Ducha Świętego. Panie, ja Ci dziękuję za to miejsce i dziękuję Ci za każdą osobę w tym miejscu. Proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś poprowadził ten czas, abyś przemawiał przeze mnie, bo bez Ciebie nic nie potrafimy i nic nie możemy. Duchu Święty, modlę się, aby Twoja obecność nie malała w czasie tego słowa, ale aby cały czas wzrastała. Abyśmy wrócili w tej obecności do naszych domów, abyśmy z niej nie wychodzili. Daj nam ducha objawienia i mądrości, abyśmy rozumieli Twoje słowo, abyśmy nie tylko je rozumieli, abyśmy je wprowadzili do naszego życia. Proszę Ciebie o więcej, Panie. Uczyń coś nowego w tym miejscu. Niech przyjdzie odświeżenie. Niech przyjdzie odświeżenie, niech przyjdzie coś nowego, niech przyjdzie nowy etap, niech przyjdzie nowe doznanie Ciebie i Twojej obecności, Panie. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym dzisiaj mówić o najważniejszej rzeczy w naszym życiu, czyli o relacji z Jezusem Chrystusem. Bo nie ma ważniejszej rzeczy w naszym życiu niż relacja z Panem. To jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Są różne rzeczy, które są bardzo ważne, ale jest jedna, która jest najważniejsza. To jest relacja, osobista relacja z Jezusem Chrystusem w naszym życiu. Otwórzmy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział, 35 do 37 wersetu, a potem zaraz potem skoczymy do 14 rozdziału Marka. A wczesnym rankiem, przed świtem wstał, w kontekście jest tu mowa o Jezusie Chrystusie, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego: wszyscy szukają cię. Jest tu początek wędrówki apostołów z Jezusem Chrystusem, jest to początek Ewangelii. I czytamy, że Jezus Chrystus wstaje wczesnym rankiem, żeby się modlić. Apostołowie bez żadnej zachęty wstają tym wczesnym rankiem i idą za Nim, bo chcą z Nim przebywać. To są te początki poznania tej niesamowitej osoby Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, kiedy was Duch Święty dotknął po raz pierwszy? Nie kiedy po raz pierwszy przyszliście do kościoła, nie kiedy po raz pierwszy uwierzyliście, ale kiedy naprawdę zostaliście dotknięci przez Ducha Świętego. Kto pamięta? Jeżeli nie pamiętacie, będę musiał zmienić kazanie. Kiedy byliście dotknięci przez Ducha Świętego, kiedy nie mogliście oderwać się od waszych Biblii, kiedy nie mogliście się doczekać do następnego spotkania modlitewnego, bo mieliście ten dotyk Boży, tą świeżość, tą pierwszą miłość. To jest ten czas w życiu apostołów. Początek wędrówki z Jezusem Chrystusem. On wstaje wczesnym rankiem, nikt ich nie musi zachęcać, oni sami wstają, bo chcą przebywać z Jezusem Chrystusem. Chciałbym teraz, abyśmy skoczyli do 14 rozdziału i przemieścimy się w czasie o jakieś 3 lata. Jest to prawie koniec Ewangelii, ta Ewangelia ma 16 rozdziałów, a my będziemy czytać z 14 i będziemy czytać 32 i 37 werset. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: siądźcie tutaj, aż się pomodlę. Werset 37. I przyszedł i zastał ich śpiących, i rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Jezus przeżywa najtrudniejszą chwilę w swoim życiu. Ma najtrudniejszy czas w swoim życiu i w tym najtrudniejszym czasie swojego życia on praktycznie błaga apostołów, aby się z nim wstawiali i modlili, a oni śpią. Co się stało między rozdziałem pierwszym a rozdziałem czternastym?
Co się stało przez te kilka lat chodzenia z Jezusem Chrystusem? Kiedyś oni sami bez zachęty wstawali, bo chcieli z Nim przebywać, a teraz w najtrudniejszej chwili życia Jezusa Chrystusa On mówi: wstawiajcie się ze mną, a oni śpią. Powiem wam, że oni stracili tą pasję w swoim sercu. Oni stracili tą pasję w swoim sercu. My wiemy, że oni codziennie chodzili z Jezusem Chrystusem. My wiemy, że oni oglądali niesamowite znaki i cuda na własnymi oczami codziennie. My wiemy, że oni chodzili z Jezusem na wielkie krucjaty, gdzie Jezus karmił tysiące ludzi, ale pomimo tych znaków i cudów, i tych krucjat, i tych wszystkich innych rzeczy, stracili tą pasję w swoim sercu. Jezus wzywa ich do modlitwy, a oni śpią w najtrudniejszej chwili życia Jezusa Chrystusa. Ja nie mówię, że chrześcijanie przestają się modlić i nie mówię, że my nie chodzimy już do kościoła, ale pomimo tych rzeczy mówię, że my czasami tracimy tą pasję w naszym sercu, tak jak apostołowie. Relacja jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu, najważniejszą. Pierwsze i największe przekazanie. Kochaj Boga z całej duszy, myśli, siły i serca. Zauważcie, że nie jest tylko napisane kochaj Boga, bo mogło być tylko napisane kochaj Boga. Nie! Kochaj Boga z całej duszy, myśli, siły i serca, ze wszystkim, co jest w tobie, kochaj Boga. To jest pierwsze i najważniejsze przekazanie. Drugie jest podobne. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I widzimy objawienie tych przykazań w krzyżu Jezusa Chrystusa. Mamy tą pierwszą, większą, główną belkę, która wskazuje w górę. To jest kochaj Boga z całej myśli, duszy, siły i serca. To jest relacja z Bogiem. I mamy tą mniejszą belkę, która wskazuje na boki. To jest kochaj bliźniego swego jak siebie samego, relacja z człowiekiem. Mamy pierwszą, główną belkę w krzyżu. To jest pierwsza i większa belka, która wskazuje w górę. To reprezentuje przykazanie: kochaj Boga z całej duszy, myśli, siły, serca, relacja z Bogiem. I masz drugą, mniejszą belkę, która wskazuje na boki, która wskazuje na ludzi. To jest kochaj bliźniego swego jak siebie samego, relacja z człowiekiem. I zauważcie, że to jest ta główna belka, która reprezentuje relację z Bogiem, która trzymała cały ten krzyż. Bo to była ta główna belka, która trzymała ten krzyż. Bo powiem wam, że bez relacji z Panem my nawet nie jesteśmy w stanie kochać ludzi we właściwy sposób. Rzymian 5:5 jest napisane, że Duch Święty wylał swoją miłość w naszych sercach i chcę wam powiedzieć, że kiedy spędzamy z Nim czas, On cały czas wylewa tą miłość w naszych sercach i bez relacji z Panem my nawet nie jesteśmy w stanie prawidłowo kochać ludzi. Amen? Zgadzacie się? Jak chcecie, to mówcie amen, ja to lubię, mi to nie przeszkadza. Amen, halleluja. Relacja z Bogiem była, jest i będzie. Głoszenie Ewangelii, wyganianie demonów i uzdrawianie chorych to są rzeczy bardzo ważne. Powiedzcie, bardzo ważne. Głoszenie Ewangelii, wyganianie demonów i uzdrawianie chorych to są rzeczy bardzo ważne. Ale te rzeczy są tutaj na ziemi z powodu grzechu. Dlatego, że przed grzechem, który przyszedł na świat, nie było głoszenia Ewangelii, wyganiania demonów i uzdrawiania chorych. Ale w ogrodzie Eden przed grzechem była relacja z Panem. Zgadza się? Teraz z powodu grzechu jest głoszenie Ewangelii, wyganianie demonów i uzdrawianie chorych, ale my, którzy jesteśmy pojednani z Bogiem, mamy cały czas relację z Bogiem. Później, kiedy będziemy w niebie i na nowej ziemi, znowu nie będzie wyganiania demonów, uzdrawiania chorych i głoszenia Ewangelii, ale dla nas, którzy będziemy z Panem, będzie relacja z Bogiem. Więc są rzeczy, które są ważne, ale one są tymczasowe, ale relacja z Bogiem była, jest i będzie i relacja jest najważniejszą rzeczą w Twoim życiu. Najważniejszą rzeczą w Twoim życiu. To jest główny powód, dlaczego Jezus Chrystus poszedł na krzyż. Tak, z krzyża płynie uzdrowienie, tak, z krzyża płynie uwolnienie, ale główny powód, dlaczego Jezus Chrystus poszedł na krzyż, to jest, aby pojednać Boga z człowiekiem. Dlaczego? Żebyśmy mieli relację z Ojcem. I kiedy mówię o relacji z Bogiem, to nie mówię o właściwym wyznaniu wiary. Nie mówię o przynależności do jakiejś denominacji. Nie mówię o tym, że kiedyś przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do naszego serca, ale mówię o konkretnym czasie w Słowie Bożym i w Bożej obecności codziennie. To jest relacja z Bogiem. To nie jest teoria.
Bo my często, jako wierzący, mówimy ludziom niewierzącym, że chrześcijaństwo to nie jest religia, to jest relacja. I zgadza się, że to jest relacja, ale ta relacja jest bardzo praktyczna. Bo to nie jest teoria, że ja chodzę do kościoła, który głosi właściwe doktryny, czy kiedyś przyjąłem Jezusa i ja mam relację z Bogiem. Masz relację z Bogiem wtedy, kiedy spędzasz z Nim codziennie czas w Jego obecności i w Jego Słowie. To jest prawdziwa relacja z Bogiem. To nie jest teologia, to nie jest teoria, ale to jest praktyczne chodzenie z Bogiem, gdzie masz wyznaczony czas, gdzie przychodzisz w Bożą, wchodzisz w Bożą obecność. Nie religijną modlitwę, gdzie się tylko wstawiasz i wołasz do Boga i nie czujesz Bożej obecności, ale musi też być czas, kiedy ja przychodzę, otwieram się na Bożą obecność, przychodzę do mojego Ojca i mówię: Panie, mów, bo chcę z Tobą rozmawiać. Chcę z Tobą przebywać. Tak, wstawiennictwo jest ważne, jest miejsce na wstawiennictwo, ale też musimy po prostu czasami z Bogiem porozmawiać. Posłuchać Jego głosu. Wylać nasze serce przed Nim. Otworzyć się głęboko na Jego obecność i przebywać w tej pięknej Bożej obecności. I o tym dzisiaj właśnie chcę mówić. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nie przychodzicie do zboru i nie pojawia się jakiś fioletowy obłok? Czy mogę tu chodzić, czy to jest za daleko dla kamery? W niektórych miejscach są, wiecie, takie wyznaczone granice. Czy zastanawialiście się, dlaczego nie przychodzicie do zboru i nie ma jakiegoś takiego fioletowego obłoku, z którego wychodzi Boży głos i mówi: witajcie, dzieci moje, w moim kościele? Dlaczego Bóg nie mówi z nieba? Jeżeli nawet mówi z nieba, to jest to bardzo rzadkie. Dlaczego tego Boga cały czas musimy szukać? Dlaczego po całym Starym i Nowym Testamencie Bóg mówi: szukajcie mojego oblicza, kto szuka, ten znajdzie, zbliżcie się do Boga, zbliżcie się do was i znajdziecie, jeżeli będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Dlaczego cały czas mamy tego Boga szukać? Dlaczego On się po prostu tak wszystkim nie objawia? Chcę wam powiedzieć, że to jest dlatego, że Bóg wielce ceni swoją obecność. Ona jest wielkim skarbem i On ją ukrył dla tych, którzy Go pilnie szukają. Niektórzy ludzie na ziemi ukrywają rzeczy, bo nie chcą, żeby ktokolwiek to kiedykolwiek odnalazł, ale Bóg ukrywa swoją chwałę dla tych, którzy Go pilnie szukają. I kiedy Go szukasz całym swoim sercem i uznajesz, że to jest największy skarb w twoim życiu, to Bóg objawia ci swoją chwałę. Wtedy przychodzi Jego chwała. Jeżeli to by było takie łatwe, to by każdy kraj i Kościół był w przebudzeniu. Jeżeli by nie było ceny do zapłacenia, jeżeli by nie wymagało to szukania Boga całym swoim sercem, całym naszym sercem, to by każdy kraj i każdy kościół, każdy chrześcijanin był w przebudzeniu, a przebudzenia wcale nie ma tak dużo na ziemi. Przebudzenie prawdziwe jest unikatowe, bo jest cena do zapłacenia. Bo my musimy Bogu naprawdę pokazać, nie tylko naszymi ustami, ale czynami, że On jest największym skarbem w naszym życiu. Trudno jest powiedzieć, że kochasz Boga całą myślą, duszą, siłą, sercem, a nie chcesz z Nim przebywać. Trudno jest w to uwierzyć. Kocham Go tak bardzo, że nie chcę z Nim przebywać, wolę oglądać telewizję. Nie chcę przyjść do zboru, bo tak Go bardzo kocham. Całą myślą, siłą, duszą, sercem. Kiedy naprawdę pragniemy Pana, i to nie przychodzi zawsze w jeden dzień, bo często Pan chce widzieć naszą wytrwałość, ale kiedy naprawdę Go pragniemy i pilnie szukamy i przychodzimy, to Bóg po trochu zaczyna wylewać swoją chwałę. I kiedy mówię chwałę, to jest większy wymiar obecności Bożej. Po hebrajsku kawod, co dosłownie znaczy ciężar. Kiedy przyszła kawod, kiedy przyszedł ten ciężar, to jest napisane, że kapłani przy uświęceniu z świątyni Salomona nie mogli nawet ustać na nogach. Tak jest napisane. Nie mogli ustać na nogach, bo przyszła taka wód, przyszła ta chwała Boża, głębszy wymiar obecności Bożej. Ale trzeba zapłacić cenę, żeby tam wejść. Mojżesz wchodził na górę, żeby spotkać się z Bogiem, a Bóg schodził z nieba też na tą górę i spotykali się w połowie drogi. W Jakubie 4,8 jest napisane: zbliżcie się do Boga, a znacie to, zbliży się do was. Mojżesz wchodził na górę, a Bóg schodził z nieba na górę i spotykali się w połowie drogi. Spotkanie z Bogiem zawsze jest w połowie drogi. Nawet kiedy będzie pochwycenie, jest napisane, że On będzie schodził, On, czyli Jezus, a my będziemy brani do góry i spotkamy się w połowie drogi. Spotkanie z Bogiem zawsze jest w połowie drogi. Problem jest w tym, że my czasami chcemy, żeby Bóg zszedł do dołu naszej góry. Panie, przyszedłem na uwielbienie i teraz mnie dotknij. Czekam na Ciebie.
Ale Bóg mówi, wspina się na tą górę, tak jak Mojżesz, bo spotkanie z Bogiem jest w połowie drogi. My często czekamy na Pana, ale Pan czeka na nas. I zauważcie, że w Jakuba 4,8 było napisane, wy zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, czyli pierwszy krok należy do kogo? Do nas. Czyli kto czeka na kogo? Bóg czeka na nas. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Bóg czeka na nas. Kiedy my się zbliżamy, to On się zbliża, bo widzi, że mamy głodne serce. Kiedy budowano przybytek mojżeszowy, to pierwsza rzecz, która była zbudowana, to była Arka Przymierza. Tak jest napisane. Pierwsza rzecz, która była zbudowana, to była Arka Przymierza i kiedy zbudowali Arkę Przymierza, dopiero zaczęli budować wszystkie inne rzeczy. Arka Przymierza reprezentuje relację z Bogiem, reprezentuje chwałę i obecność Bożą. Zbudowali Arkę Przymierza, potem dopiero wszystkie inne rzeczy. Bo pierwsza jest relacja z Bogiem w naszym życiu i z miejsca relacji, tej praktycznej relacji, o której mówiłem, robimy wszystkie inne rzeczy w naszym życiu. Z miejsca obecności Bożej i relacji z Nim wychowuję moje dzieci, idę do pracy i nawet usługuję. Bo czasami robimy wiele dla Boga, zapominając o Bogu. I Bóg chce, żebyśmy robili rzeczy dla Boga, ale nie kosztem zapominania o Bogu. To jest najważniejsze. I musimy mieć tą relację, tą praktyczną relację, czas w Bożym Słowie, czas w Bożej obecności i z tego miejsca relacji robimy wszystkie inne rzeczy i dlatego Arka Przymierza to była pierwsza rzecz, która była zbudowana. Rzecz, która była zbudowana w przybytku mojżeszowym. Ja jeżdżę dość dużo po świecie, podróżuję, usługuję w różnych krajach i gdziekolwiek jestem, ludzie się modlą o przebudzenie. Nie wszyscy, ale gdziekolwiek jestem, zawsze są jacyś ludzie, którzy modlą się o przebudzenie i chwała Bogu, ja też się modlę o przebudzenie, modlę się o przebudzenie w Kanadzie, modlę się o przebudzenie w Polsce. Ale powiem wam, że jeżeli chcemy się modlić o przebudzenie, to musimy się upewnić, że my mamy przebudzenie najpierw w naszym życiu. Bo ludzie się często modlą o przebudzenie Polski, przebudzenie narodu, przebudzenie w rządach, przebudzenie w kościołach, a nie ma przebudzenia w naszym życiu. Jak mogę się modlić o przebudzenie narodu, jeżeli nie ma przebudzenia w moim sercu? To jest tak, jakbym się modlił o innego brata, żeby przestał palić papierosy, a ja palę papierosy. Modlę się o przebudzenie innych, a nie mam przebudzenia w moim życiu. My musimy najpierw mieć przebudzenie. Przebudzenie w naszym sercu. Trzeba się zakochać w Jezusie Chrystusie. I tu nie chodzi o to, żeby się zmuszać cały czas, żeby przychodzić w każdy wtorek, żeby przyjść na nabożeństwo, żeby czytać Biblię, ale się po prostu w Nim zakochać. I kiedy się w Nim zakochasz, to nie jest uciążliwe. 1 Jana 5,3, albowiem miłość ku Bogu to jest wykonywanie Jego przykazań i nie są one uciążliwe. Dlaczego? Bo jesteś w Nim zakochany. Ludzie nie chcą się modlić, dlatego że chodzą w ciele. Mateusz 26 mówi, że ciało jest mdłe, a duch jest ochotny. Jeżeli nie chcesz się modlić, to czy chodzisz w duchu, czy w ciele? Duch chce się modlić i trzeba z ciała wyjść i trzeba się przebić, ale kiedy się przebijesz i kiedy zaczynasz się wspinać pod tą górę, żeby spotkać się z Bogiem, może nie jest zawsze łatwo, może jest czasami trudno, ale jest warto, bo na szczycie spotykasz się z żywym Bogiem. Nikt, kto wszedł w chwałę Bożą, potem tego nie żałował. Nie ma różnicy, jakie to były koszty do zapłacenia. Nikt, kto się spotkał z przebudzeniem i głębszą chwałą Bożą, później tego nie żałował. Nikt. Nikt nie powie, za dużo mnie to kosztowało. Nikt, kiedy odejdzie z tej ziemi, nie powie, zrobiłem za dużo dla królestwa. Wielu powie, mogłem zrobić więcej. Wielu powie, straciłem mój czas. Marnowałem mój czas. Życie jest króciutkie. Ono wydaje się długie. W porównaniu do wieczności ono jest bardzo, bardzo krótkie i my tracimy nasz czas na bzdurach. I często ludzie tam nie wchodzą, dlatego że nie skosztowali tego głębszego wymiaru chwały Bożej. Tego głębszego, nie tylko obecności Bożej. Ja tutaj mówię o głębszych rzeczach, o takiej chwale, że się nikt nie modli o ludzi, żeby byli uzdrowieni. W ławkach są uzdrawiani, że nawet nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, bo po prostu leżysz przed Bogiem i jesteś w ciszy. Nikt nie musi wtedy głosić kazań. Ja w namaszczeniu głoszę o chwale Bożej, ale jakby przyszła prawdziwa chwała Boża, nikt by nie głosił. Ja w namaszczeniu głoszę o chwale Bożej, ale jak przychodzi prawdziwa chwała, to nikt nie głosi. Nie ma potrzeby wtedy na usługujących.
Bo jest Bóg i robi niesamowite rzeczy. I potem tylko płyną świadectwa tego, co Bóg zrobił. On zrobił sam, bez ludzi. Chwała Boża, ten głęboki wymiar, ale jest cena do zapłacenia. Jest cena do zapłacenia. My musimy być w desperacji. My musimy być w desperacji. Nie możemy być obojętni. Jeżeli chcemy więcej Boga, my musimy mieć prawdziwą desperację. Kiedy patrzymy na Jezusa, zachowanie i niektórych proroków, to czasami ono się wydaje dziwne, dlatego że idzie dwóch ślepych za Jezusem i wołają synu Dawida, a synu Dawida, a on sobie idzie dalej. Jakby nie miał żadnego miłosierdzia. Tak jest napisane. Idzie dwóch ślepych i wołają synu Dawida, czyli uznają go jako Mesjasza, a on sobie idzie dalej. Oni idą za nim i wołają. Potem jest napisane, on wchodzi do jakiegoś domu, nie wiadomo gdzie, a oni idą za nim. I dopiero kiedy doszli tam, weszli do tego domu, on powiedział, co mogę dla was uczynić. To nie jest, że Jezus ich ignorował. On chciał zobaczyć, czy naprawdę tego chcą. Pamiętacie Eliasza, który wiedział, że Elizeusz będzie jego następcą, bo Bóg mu to pokazał, a chciał go zgubić w różnych miastach. Zostań w Jerycho, zostań w Betelu. Pamiętacie to? Dlaczego on chciał go zgubić? Przecież Bóg mu to powiedział, że to jest ten następny. On chciał zobaczyć, czy on naprawdę tego chce. I dlatego widzimy takie dziwne czasami zachowanie Jezusa Chrystusa. To nie, że on tych ludzi nie kochał. On chciał zobaczyć, czy naprawdę tego chcą. I Bóg wymaga desperacji. Nie możesz przyjść do Boga obojętny, wyjść na modlitwę i zobaczymy, co się stanie. Musisz powiedzieć, Panie, Ty jesteś największym skarbem w moim życiu i ja zrobię wszystko, żeby mieć więcej Twojej chwały. Jestem głodny, Panie. Ja nie wyjdę z tego miejsca, aż otrzymam coś nowego od Ciebie. Nie jutro, Panie, ale ja dzisiaj potrzebuję Ciebie, bo Ty jesteś największym skarbem w moim życiu. To jest desperacja. I nigdy nie widziałem człowieka w desperacji, który nie otrzymał większych rzeczy od Boga. My nie otrzymujemy, bo nie mamy tej desperacji. I wierzę, że dzisiaj Bóg nas wzywa, żeby poruszyć naszym duchem i wołać do Pana. Jest czas odnowy, czas świeżości. I odczuwam, że w tym zborze są ludzie, którzy się modlą o przebudzenie. Tak to czuję. Czuję, że w tym zborze są ludzie, którzy się modlą o taką odnowę. Modlą się o tą odnowę. Są tu ludzie w tym zborze, którzy się modlą. Dołączcie się do tych ludzi, jeżeli nie jesteście nimi. Dołączcie się do nich. Trzeba walczyć o czas z Bogiem. Trzeba walczyć o czas z Bogiem. Ale ja mam pracę, bracie, ja mam rodzinę. Wszyscy to mają, to się nazywa życie. To się nazywa życie. I Bóg to brał pod uwagę, kiedy pisał Biblię i dał nam te przykazania. Musisz wyrwać ten czas. Nie masz czasu, to kiedy jedziesz samochodem, wołaj do Pana. Módl się na językach, przebywaj z Nim. Musisz o to walczyć. Bo jeżeli naprawdę nie masz czasu dla Boga, to jesteś bardziej zajęty niż Bóg chce, abyś był. Jeżeli nie masz czasu, żeby służyć Bogu, jeżeli nie masz czasu na relacje z Bogiem, to jesteś bardziej zajęty niż Bóg chce, abyś był. I często nasze obowiązki to są rzeczy, które sami sobie tworzymy, które wcale nie są potrzebne. I tworzymy sobie tyle obowiązków, że mamy na czas na wszystko, tylko nie dla Boga. Jest czas dla Boga przed spaniem, jeżeli będę miał czas, taki zmęczony czas, gdzie zasypiam przy modlitwie. Robię wszystko, a potem Bóg jest ostatni. I sobie przed spaniem przeczytam psalmik i się trochę pomodlę, jestem zmęczony i idę spać. Czyli Bóg jest ostatni w moim życiu. Nie spotkałem jeszcze chrześcijanina, który powiedział, że Bóg jest ostatni w jego życiu, albo drugi, albo trzeci. Ale widzę wielu, których życie to pokazuje. A to się liczy, a nie co my mówimy. Wielu powie, Panie, Panie. Wielu powie, Panie, Panie. Ale czy On jest naszym Panem? Bo albo On jest Panem wszystkiego i żyjemy dla Niego i jesteśmy głodni Jego obecności, albo nie. W Bogu nie ma żadnej szarości, nie ma nic pomiędzy. Był kiedyś taki człowiek, który miał sen od Boga. Żył w takiej letności i Bóg dał mu sen. I w tym śnie widział siebie i były dwa pastwiska, a pomiędzy tymi pastwiskami był płot. I ten człowiek siedział sobie na tym płocie. I po jednej stronie, na jednym pastwisku był diabeł i jego kozły, a po drugiej stronie płotu był Jezus i jego owieczki. A ten człowiek, który miał ten sen, widział siebie w tym śnie siedzącego na płocie. I w tym śnie diabeł podszedł do niego i powiedział, należysz do mnie,
On powiedział, nie, 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 diable, ja nie należę do ciebie, ja nie jestem po twojej stronie, ja jestem na płocie. Wtedy diabeł spojrzał mu w oczy w tym śnie i powiedział, płot należy do mnie. Płot należy do mnie, nie ma płotu. Zimny albo gorący. Światłość i ciemność, nie ma nic pomiędzy, nie ma letności, nie ma różnych rodzajów chrześcijan. Są tylko chrześcijanie, którzy oddali się Panu i ci, którzy się nie oddali. Nie ma nic pomiędzy. My tworzymy pomiędzy, Biblia nie stworzyła pomiędzy. I Boże serce często jest złamane. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tak jak my często chcemy z Nim przebywać w Jego obecności, On chce przebywać z nami. On się rozkoszuje naszą obecnością. Jest to piękne i miłe dla Boga, kiedy przychodzi syn i córka i mówi, Panie, ja odkładam te rzeczy na chwilę, bo chcę wejść w Twoją obecność, bo kocham Ciebie. Dlatego On nas stworzył. Korzystaj z tych wszystkich innych rzeczy na świecie. Super, jest pełno fajnych rzeczy, technologia, inne rzeczy, też te rzeczy lubię, ale my żyjemy dla Niego. Świat został stworzony dla Niego. Wszystko jest dla Niego, nie dla tych innych rzeczy. Wszystko inne jest drugorzędne. Wszystko inne jest drugorzędne. Relacja z Bogiem jest najważniejszą rzeczą w Twoim życiu. I Bóg dzisiaj szepcze, bo On nie będzie przekrzykiwał żadnego głosu lub dźwięku w Twoim życiu. Bóg nie będzie przekrzykiwał Twojego hobby, Twojej pracy, Twojej rodziny, Twoich zajęć. On nie będzie przekrzykiwał niczego. Ty musisz wyciszyć wszelkie głosy i dźwięki w swoim życiu, żeby usłyszeć ten delikatny głos Ducha Świętego. On czeka na Ciebie, a On nie będzie niczego przekrzykiwał. Może ta cała sytuacja z koronawirusem i to zamieszanie jest za głośne w Twoim życiu. Może Twoja praca jest za głośna w Twoim życiu. Musisz niektóre rzeczy wyciszyć trochę, żeby usłyszeć głos Boży. Podejmij dzisiaj decyzję, dzisiaj, że zaczniesz Go szukać w nowy sposób, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie jutro, nie kiedyś tam, inny dzień. Podejmij dzisiaj decyzję. Wierzę, że Bóg do nas mówi. Panie, ja usłyszałem to, co chcesz mi powiedzieć. Panie, ja pokutuję z tego, że zaniedbałem tą relację. Że zaniedbałem Ciebie w moim życiu i dzisiaj podejmuję decyzję, czy będzie łatwo, czy trudno. Panie, ja będę Ciebie szukał mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Panie, ja chcę Twojej obecności. Panie, ja chcę się z Tobą spotkać. I kiedy będziesz wołał do Boga, Bóg przyjdzie. I to jest najpiękniejsza rzecz, którą możemy doznać tutaj na ziemi. Chwała Boża. Nie tylko obecność, chwała Boża. I tego potrzebujemy, tego Kościół potrzebuje. Kościół potrzebuje chwały, bo bez chwały, bez Jego obecności, bez Jego mocy my nic nie jesteśmy w stanie robić, uczynić. My nawet nie jesteśmy w stanie kochać ludzi we właściwy sposób. My potrzebujemy Jego chwały, a Jego chwała przychodzi tylko, kiedy jesteśmy głodni i kiedy wołamy do Niego z całego serca. Jeremiasz 29:13 mówi, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Dzisiaj jest czas pokuty. Pokuta to jest słowo metanoia po grecku i to znaczy przemienić swój sposób myślenia. Znienawidzić to, co mam teraz w moim życiu, a konsekwencją tego jest zmiana kierunku. Panie, ja nie chcę być w letności. Ja nie chcę być zajęty innymi rzeczami i zapominając o najważniejszej rzeczy w moim życiu. Panie, ja chcę te rzeczy zmienić. I chciałbym, abyśmy teraz wszyscy przyszli do ołtarza, tam gdzie jesteście. Nie będziemy się modlić, ale chciałbym, aby każdy przyszedł do ołtarza. Stwórz swój własny ołtarz tam, gdzie jesteś. I powiem Ci, nie patrz na innych ludzi. Jak chcesz płakać, to płacz. Jak chcesz się śmiać, to śmiej. Jak chcesz wołać, to woła. Jak chcesz być cicho, to bądź cicho. Ale proszę, nie patrz na innych ludzi, bo kiedyś staniesz przed Bogiem, nie będzie tam innych ludzi. Będziesz Ty i Bóg. Nie patrz, co inni dzisiaj pomyślą o Tobie. Bądź wolny. Zawołaj do Boga. Chcesz płakać, płacz. Chcesz krzyczeć, krzycz, ale niech to będzie szczere przed Panem. Niech będzie nowe poddanie się Panu. Panie, ja przychodzę do Ciebie i ja chcę jeszcze bardziej się Tobie oddać.
Może nawet masz ogień w swoim życiu. Wiecie, co Bóg mówi do takich ludzi? Jest więcej ognia, jest więcej chwały, jest więcej mojej mocy. Synu, córko, weź więcej dzisiaj. Nie ma człowieka na ziemi, który ogarnął pełnię Boga. Nawet jeżeli masz niesamowite namaszczenie i przeżycia z Bogiem, chcę ci powiedzieć, jest więcej. Zawsze jest więcej. Idziemy z chwały w chwałę. Módlmy się, wszyscy, módlmy się. Bądźmy otwarci, zawołajmy do Pana teraz. Zawołajmy do Pana, nie krępujmy się, to nie jest czas, żeby patrzeć na innych ludzi. Przez nasz wstyd, nasze ego, to jest czas święty oddany Bogu. Jezu, ja wołam do Ciebie i pokutuję przed Tobą, Panie, za jakiekolwiek zaniedbanie. Ja osobiście wołam o więcej. Panie, ja chcę oglądać Twoją chwałę, jakiej nigdy jeszcze nie widziałem. Ja chcę więcej Twojej obecności, Jezu. O, nawiedzaj nas dzisiaj, wypełnij nas na nowo. Niech przyjdzie odświeżenie. Niech przyjdzie odświeżenie, Panie, wołamy do Ciebie. Twoja oblubienica woła, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Więcej, więcej, Jezu. Czy możemy zacząć uwielbiać, proszę? Trwajmy przy naszym ołtarzu, wołaj do Boga. Jeżeli nie czujesz głodu, jeżeli nie jesteś poruszony, to porusz sam siebie. Powiedz, Panie, może ja nawet nie jestem dotykany i nie wiem dlaczego. Może mam zatwardziałe serce. Panie, złam to serce dzisiaj, abym był poruszony. Może nie czujesz jeszcze tej desperacji, ale przyjdź do Pana. Przyjdź do Pana. Przyjdź do Pana i powiedz, Panie, ja nawet nie czuję tej desperacji, ale ja bym chciał być głodny. Ja bym chciał mieć tą desperację. I wołaj do Niego, aż wyjdziesz stąd przemieniony. Nie wychodź z tego miejsca dzisiaj w tym samym miejscu, gdzie byłeś. Jeżeli kiedyś w naszym życiu, w jakimkolwiek momencie, byliśmy bliżej Boga niż jesteśmy teraz, to znaczy, że jesteśmy w złym miejscu, bo się od Boga oddaliliśmy. Jeżeli w jakimkolwiek momencie swojego życia byłeś bliżej Boga niż jesteś teraz, to jesteś w złym miejscu, bo znaczy, że się od Boga oddaliłeś, że kiedyś byłeś bliżej, a się oddaliłeś. Upewnijmy się, że wyjdziemy z tego miejsca z czymś nowym. Że będziemy bliżej Pana od dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej. Nie dalej, ale bliżej. Uwielbiam Ciebie, Panie. Wywyższam Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.